14 czerwca 1906 roku w Białymstoku doszło do masowego aktu przemocy, skierowanego wobec mieszkającej tam ludności żydowskiej. W ciągu trzech dni, e, przynajmniej trzech dni ataków, fizycznych ataków na ludzi i mienie, na Żydów białostockich i ich mienie, e, zabito przynajmniej 80 osób, wiele, nie wiemy ilu, ile osób raniono. Wydarzenie to nazywane jest pogromem Żydów i miało istotne znaczenie również z perspektywy historii całej, całej Europy, w jakimś sensie też nawet relacji międzynarodowych wówczasnej w ówczesnej Europie. Oczywiście, powstaje pytanie: kto i dlaczego? Pogrom białostocki jest w moim przekonaniu. Był, w moim przekonaniu, zwieńczeniem e, albo takim środkiem nawet e, trudnej sytuacji społecznej, która miała miejsce w Białym Stoku na początku XIX wieku. Kontekstem tej sytuacji była oczywiście rewolucja 1905 roku kontekstem tej sytuacji była specyfika społeczna i polityczna Białego Stoku. Warto dodać, że było to miasto w większości zamieszkałe przez Żydów było to miasto, które w omawianym okresie stało się centrum rosyjskiego anarchizmu. Znaczna część radykalnej młodzieży, Związana była czy wywodziła się ze środowisk żydowskich. Po trzecie wreszcie, wśród tkaczy, wśród robotników białostockich, szczególnie tkaczy, doszło do swoistego pęknięcia a właściwie konfliktu między tkaczami żydowskimi i nieżydowskimi, Rzecz szła o dostęp do pracy na stanowiskach mechanicznych. Żydzi byli odsuwani przez chrześcijańskich robotników od tych stanowisk, a więc w gruncie rzeczy pozbawiani lepszego E, bardziej intratnego, e, intratnego zarobku. Konflikt trwał przez wiele lat, e, był w moim przekonaniu jednym z elementów, e, jednym z poświadczeń tego, że to w Białym Stoku doszło do, do głębokiego konfliktu strukturalnego, konfliktu społecznego o emancypację. Aspiracje Żydów, przypomnę, większości e, społecznej, e, nie szły w smak, mówiąc krótko, mniejszości, jako byli chrześcijanie. Napięcia związane z wysokim poziomem agresji, z szeregiem zamachów, które dręczyły Białystok, Stok, spowodowały no, właściwie pójście w kierunku konfliktu dwóch grup chrześcijan i Żydów. Tłem jest oczywiście Rosja, jest, Rosja, jest rosyjska bytność w Białym jest oczywiście polityka. Rosyjska yy, nakierowana no, antyżydowsko i antypolsko mówiąc krótko. Tłem jest konflikt personalny między policmajstrem białostowskim zabitym tuż przed pogromem yy, i jednym z szefów komisariatów Szeremietowem oraz legenda i opowieści, które, które mówiąc krótko nakręciły sytuację pogromową.